7:09. Twój początek dnia. A w poranku 7:09 czas na wizytę w Holandii, gdzie czeka na Państwa Andrzej Pawluszek, dziennikarz, publicysta, wielu holenderskich tytułów, też współpracownik, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Słoneczna Holandia, tak jak Polska, o poranku? Niestety Holandia ponura, ponura, patrzy właśnie przez okno, taka szara i pada deszcz, czyli można powiedzieć standardowa pogoda w Niderlandach. Zresztą Niderlandy budzą się dzisiaj po Dniu Króla, który wczoraj się odbywał, więc ten poranek dla niektórych może być jeszcze trudniejszy. Rozumiem, czyli to taka przedmajówkowa w Holandii majówka, bo u nas dopiero poranek trudniejszy to zazwyczaj 4-5 maja. Tak, no tutaj zdecydowanie w piątek, no wczoraj król Willem Alexander obchodził dziesięciolecie wstąpienia na tronu, zastąpił swoją mamę królową Beatrice. No i co roku ten King's Day, Dzień Króla, jest okazją do przeróżnych zabaw, imprez. To jest taki trochę holenderski karnawał. Wczoraj czyli też przedłużony weekend w Holandii, jak rozumiem. Jak się wczoraj zaczął, to niektórzy pewnie wzięli wolne. Tak, zdecydowanie przedłużony weekend. No już są sygnały, że wracają informacje sprzed roku o problemach na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Znów kolejki. No, na razie nie mamy sytuacji, jak w ubiegłym roku, że odwoływane loty ze względu na braki kadrowe, no ale Holendrzy masowo ruszyli w podróże. No, mieszkańcy Niderlandów poszukują słońca. To zapraszamy do Polski, bo w Polsce przynajmniej najbliższe 2-3 dni to sporo słońca. Natomiast chciałem zapytać, bo jak już i Holendrzy, i zresztą Polacy pewnie wkrótce też będą mieli trochę wolnego, to sięgamy wszyscy po książki, przynajmniej część z nas. I jedna z książek holenderskiego dziennikarza Dawida de Jonga, tytuł tej książki to Nazistowscy miliarderzy, no poruszyła media nie tylko w Holandii, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Dlaczego tak się stało i co w tej książce jest na tyle tak bulwersującego czy przełamującego, że została wzięta pod tak uważną lupę? To prawda, panie rektorze, ta książka przede wszystkim ona obnaża chciwość i oportunizm wielu niemieckich rodów, bogatych rodów, rodów przemysłowych, które wzbogaciły się, które budowały swoje fortuny w czasie III Rzeszy, a szczególnie podczas II wojny światowej. I to, co jest szokujące w tej książce, że myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, że wielki przemysł w czasie II wojny światowej no, pomagał III Rzeszy, no, pomagał Hitlerowi, pomagał współpracując z nazistami. Natomiast Dawid de Jong napisał książkę niezwykle skrupulatną. Tam są podane konkrety, tam są podane jakie rodziny, jak ta współpraca wyglądała, jak proces wspierania przez wielki przemysł wyniósł Hitlera do władzy. I to jest szokujące trochę w tej książce, że no, tak jak już powiedziałem, no, wiedzieliśmy o tym, natomiast on w sposób bardzo konkretny podaje przykłady, no, bo tych przykładów rzeczywiście można mnożyć. No, rodzina Kwantów, która kontroluje koncern BMW, ma udziały w Volkswagenie, Mini, Rolls-Royce. Tych rodzin, które on wziął pod lupę, było 5. Ja zapytałem się go 2 tygodnie temu, dlaczego akurat te rody, dlaczego go zainteresowała ta 5. No jego odpowiedź była dość prosta, no, że to są te rody, które ciągle mają ogromny wpływ na gospodarkę Niemiec, należą do ciągle najbogatszych niemieckich rodów, no nie tylko na gospodarkę Niemiec, ale również na gospodarkę całego świata, bo jeżeli spojrzymy na rodzinę Flicków na przykład, no to jest rodzina, która kontrolowała koncern Daimler-Benz. Jak spojrzymy na rodzinę von Fink, no to jest rodzina, która stworzyła i ciągle kontroluje giganta ubezpieczeniowego firmę Allianz. Tak więc no, z tym dziedzictwem nazistowskich miliarderów mamy do czynienia na co dzień. Ja ciągle w głowie mi
tkwi recenzja, znaczy cytat z recenzji brytyjskiego dziennika The Daily Telegraph, który recenzując książkę De Jonga określił, znaczy napisał, że po tej książce bardzo trudno już będzie prowadzić Volkswagena, bardzo trudno już będzie ubezpieczać mieszkanie w Allianz, czy sięgać po pizzę doktora Oetkera, bo jest takie uczucie nieprzyjemnych mdłości. I ja No jeżdżę właśnie, Volkswagenem i moje biuro zastanawiam jest się, ubezpieczone w Allianzy. a ja zastanawiam się, jak dzisiaj wsiądę do mojego 15-letniego Golfa, czy nie będę miał jakichś wyrzutów sumienia. No bo rzeczywiście, opisując te rody, chyba można nazwać oligarchiczne w pewnym tego słowa znaczeniu niemieckie, De Jong no nie tylko pokazuje mechanizm tego, jak to w latach 30. Hitler doszedł do władzy, bo właśnie, może trochę przy tym zostańmy. Na czym polegały to wspieranie? Bo widzimy dzisiaj na przykładzie putinowskiej Rosji, że tam też bez pomocy oligarchów, bez pieniędzy ludzi, którzy przyrośli czy wzrośli na reżimie Putina, pewnie Putin by się przy władzy nie utrzymał. A na czym polegało to wsparcie w latach 30. wspomnianych rodów wokół Porsche, Volkswagena czy BMW, jeśli chodzi o reżim Hitlera? Panie redaktorze, bardzo prosta odpowiedź. Pieniądze. Pieniądze i jeszcze raz pieniądze. W 1933 roku Hitler zaprosił na spotkanie kilkudziesięciu przedsiębiorców, w tym szefa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Niemieckich. I tam wprost pojawiły się oczekiwania wsparcia finansowego. I to wsparcie finansowe potem się pojawiało. I to wsparcie finansowe wspierało machinę NSDAP, pomogło Hitlerowi w wyborach. Następnie później wspierane zostały, były de facto przekazywane datki na przykład na SA, na niesłynną formację paramilitarną. A więc tutaj praktycznie mamy do czynienia przede wszystkim ze wsparciem finansowym. Oni, część z nich to czyniła oczywiście z oportunizmu, licząc, że na konfitury w postaci różnych zamówień rządowych na przykład, ale część z nich była absolutnie przekonana i głęboko zakorzeniona w ideologii nazistowskiej. No, Alfred August Oetker, no to ten pan od proszków do pieczenia, pizz i innych produktów spożywczych, on był członkiem Waffen-SS, głęboko, głęboko wierzącym w Hitlera, głęboko przekonanym co do słuszności jego ideologii. I rozumiem, że Natomiast kiedy na z przykład tych niemiecki system przejmował żydowskie spółki finansowe czy żydowskie interesy, to takie firmy na tym też korzystały. No zdecydowanie, no to był jeden z mechanizmów, które w czasie II wojny światowej budowały fortunę tych rodów. Był to proces tak zwanej arianizacji przedsiębiorstw żydowskich. No, przejmowane były te przedsiębiorstwa za bezcen. Co ciekawe, no i to też cynizm tych rodzin po II wojnie światowej, część z nich tłumaczyła później, że one tak naprawdę pomagały żydowskim przedsiębiorcom, bo dzięki tym pieniądzom, które uzyskały ze sprzedaży tych przedsiębiorstw, no oni mogli wyemigrować z kraju, mogli uciec przed machiną zagłady. No to wybitne, wybitne, wybitne chyba, nie chcę używać do mocnych określeń, ale no, złe tłumaczenie, złe postępowanie. Chciałem jeszcze dopytać o to, co działo się już po wojnie, bo rozumiem, że specyfika lat 30. w Niemczech i nie tylko zresztą w Niemczech była jaka była, ale czy doszło do jakiegoś procesu, no, czegoś, na co w Polsce czekaliśmy przez lata, czyli na dekomunizację, czy doszło do denazyfikacji tych osób? Czy oni musieli się tłumaczyć, choćby pokrętnie, czy musieli oddać te pieniądze, choćby część, czy musieli być przynajmniej pod presją opinii publicznej, że coś zrobili nie tak w latach 30.? Panie doktorze, zdecydowanie nie. Czyli no, część z nich stanęła przed sądem, na przykład Günter Quandt. Przypomnę, że w jego przedsiębiorstwach zatrudniano 56 tysięcy pracowników przymusowych, jeńców, między innymi z Polski. No, w zakładach Cegielskiego w Poznaniu pracowały na przykład 12-letnie dzieci.
I pan Günther Kwant stanął przed sądem. W 1946 roku rozpoczął się jego proces. 2 lata później został uniewinniony. Czy uniewinniony, nie uniewinniony. Stwierdzono, że był, tutaj cytat, zwykłym nazistą. Natomiast bez żadnych konsekwencji, nie musiał pan od niczego oddawać, żadnych konsekwencji finansowych nie poniósł. Natomiast 2 lata później sąd go całkowicie zrehabilitował. Rodzina na przykład Kwanta w 2011 roku, był taki wywiad w tygodniku Der Spiegel niemieckim, ona tłumaczyła swojego dziadka, że on nie był żadnym antysemitą, że on po prostu był, znaczy nie był w ogóle fanatycznym żadnym wyznawcą Hitlera, on po prostu robił interesy. I takie myślenie wśród tych rodzin dominowało. To też Friedrich Porsche powiedział po wojnie również, że no jeżeli chciało się robić interesy, raczej jeżeli chciało się rozwijać i realizować swoje projekty, no trzeba było współpracować z Hitlerem. I te rodziny no, nie widzą specjalnie nic niestosownego w tej współpracy. Kilka lat temu Verena Balsen, akurat to jest rodzina, która nie była opisywana w tej książce, no, ale też duża, duży wielki ród niemiecki, ona tak wprost powiedziała, że ona chce prowadzić swój biznes, że tak, oczywiście odnosząc się do tutaj przeszłości, że to w sumie nie było już takie istotne, ale chcę sobie kupować za dywidendy jachty. No, a w fabrykach Balsena w czasie II wojny światowej no, zatrudniano 700, na przykład 700 pracownic z Polski i z Ukrainy, oczywiście w haniebnych, strasznych warunkach, bo tu mówimy o obozach, które były prowadzone między innymi przez SS, no, w Dachau, współpraca z BMW, z Sachsenhausen, z Daimlerem Benzem. Po 1945 roku w kwietniu, gdy jeden z tych podobozów firmy AFA w Hanowerze, to jest firma, która należała do Günthera Kwanta. Jeżeli się nie mylę, to był producent, czy jest nadal producent tych bateryjek Warta, które używamy. Ten obóz został ewakuowany, bo zbliżali się już alianci i w pewnej sytuacji w miejscowości Gardenlegen pociąg, którym były setki tych więźniów transportowanych, pracowników z tych obozów, z tego obozu byli transportowani, w pewnym czasie zatrzymał i SS-mani podjęli decyzję o tym, żeby zamknąć wszystkich w szopie, podpalono tę szopę, obrzucone granatami. Te osoby, które próbowały wyjść, wydostać się z płonącego budynku, były rozstrzeliwane. Zginęło ponad 1000 osób, więc tutaj ten ogrom tragedii jest no, trudny do opisania. No, David de Jong się a po więcej, musimy postawić kropkę, panie Andrzeju, po więcej odsyłamy do książki nazistowscy miliarderzy, książki, która wkrótce trafi na polski rynek wydawniczy, a następnym razem, jak zajrzymy do Holandii naszym mikrofonem poranka 7-9, to zapytamy, panie Andrzeju, jak dzisiaj Holendrzy patrzą na przykład na reżim Putina i na wojnę w Ukrainie, ale o tym następnym razem. Andrzej Pawluszek, serdeczne pozdrowienia dla całej Holandii. 7-9. Twój początek dnia.